Cześć, z tej strony Kili, Kili Rider. Suzuki to kolejny koncern prezentujący swoje nowości na rok 2024 podczas kultowych targów EICMA. Już wkrótce na rynek trafi model GSX-8R, który według producenta ma doskonale sprawdzać się w codziennym użytkowaniu, w jeździe turystycznej oraz podczas dynamicznej jazdy sportowej. Podobno jeśli coś jest do wszystkiego, to jednocześnie do niczego, ale w tym przypadku ta zasada może się nie sprawdzić. Jeśli chcesz dowiedzieć się wszystkiego o tym motocyklu, to serdecznie zapraszam na film. Kliknij subskrybuj, by być na bieżąco. Suzuki GSX-8R łączy osiągi, przyjazne prowadzenie oraz zaawansowane opcje wyposażenia z nowoczesnym wyglądem motocykla sportowego. Motocykl gwarantuje radość z jazdy podczas każdego wyjazdu, niezależnie od tego, czy dojeżdżasz motocyklem do pracy, szkoły czy na zakupy, czy też chcesz rzucić się w wir wyścigu na krętych górskich drogach, obiecuje producent. Połączenie rzędowego dwucylindrowego silnika Suzuki z precyzyjnie dostrojonym podwoziem zapewnia poczucie mocy i panowania nad maszyną, jednocześnie gwarantując przyjemność prowadzenia oraz komfort. Projektowanie nowego motocykla zaczęło się od silnika. Inżynierowie Suzuki najpierw starali się stworzyć smukły i kompaktowy zespół napędowy. Nowy silnik musiał generować duży moment obrotowy i sporą moc, ale przy okazji miał być łatwy do opanowania również przez początkujących motocyklistów. Mając to na uwadze, Suzuki zaprojektowało rzędowy dwucylindrowy silnik z rozrządem DOHC o pojemności 776 cm3 z 4 zaworami na cylinder. Silnik pracuje płynnie w każdym zakresie obrotów. W dole daje poczucie mocy, a w tak zwanej górze oferuje gładkość przyspieszania również przy większych prędkościach. Silnik Suzuki GSX-8R wyposażono w tzw. Suzuki Cross Balancer. To opatentowany układ dwóch wałków wyrównoważających, których osie ustawiono równolegle do siebie, a kąt mierzony pomiędzy osiami ich pracy względem wału korbowego wynosi 90 stopni. Ten opatentowany mechanizm tłumi wibracje, przyczyniając się do płynnej pracy jednostki napędowej. Całym motorem zarządzają elektronicznie sterowane przepustnice ride-by-wire. Sześciobiegowa skrzynia zapewnia łatwą i płynną zmianę przełożeń, niezależnie od tego, czy biegi są zmieniane z użyciem sprzęgła, czy też dwukierunkowego quickshiftera należącego do wyposażenia standardowego. Układ wspomagania sprzęgła Suzuki SCAS polega na dociśnięciu tarcz sprzęgła i skuteczniejszego przeniesienia dużego momentu obrotowego podczas przyspieszania. Dzięki temu rozwiązaniu zastosowano delikatniejsze sprężyny sprzęgła. Obsługa dźwigni nie wymaga więc wielkiej siły. Przy redukcji biegów siła hamowania z silnikiem powoduje zmniejszenie docisku tarcz sprzęgła, a tym samym delikatny jego uślizg. W ten sposób zredukowano podrywanie tylnego koła, zapewniając płynniejsze hamowanie. Motocykl został także wyposażony w rozbudowany system SIRS Suzuki Intelligent Ride System, który obejmuje chociażby Suzuki Traction Control System, system kontroli trakcji ogranicza ryzyko uślizgu tylnego koła podczas przyspieszania, dodatkowo ułatwia kontrolę nad motocyklem niezależnie od tego, czy motocyklista jedzie sam, czy z pasażerem. Asystent ruszania Low RPM Assist, o którym wspominałem już przy opisie Suzuki GSX S1000GX oraz najnowocześniejszy quickshifter, dzięki któremu jazda staje się o wiele bardziej przyjemna. Rama to jeden z najważniejszych elementów motocykla. Pełni ona funkcję kręgosłupa spinającego ze sobą silnik, zawieszenie, owiewki oraz elementy osprzętu. Została wykonana z wytrzymałych rur stalowych o precyzyjnie dobranych wymiarach, a tym samym odpowiedniej wytrzymałości oraz elastyczności. Konstrukcja ramy daje łatwość i zwinność prowadzenia przy jednoczesnej doskonałej stabilności podczas szybkiej jazdy na prostych. W przeciwieństwie do Nakeda Suzuki GSX-8S, reflektor Suzuki GSX-8R jest mocowany bezpośrednio do ramy za pomocą specjalnego stelaża, co zmniejsza obciążenia przenoszone na widelec. Dzięki temu GSX-8R prowadzi się jeszcze bardziej naturalnie. Odsłoniętą tylną ramę pomocniczą zaprojektowano tak, aby zapewniała ergonomiczną pozycję za kierownicą i jednocześnie nie wpływała niekorzystnie na wygląd motocykla. Nowe sportowe Suzuki jest smukłe i ma dynamiczną linię nadwozia. Przód motocykla zdobi para charakterystycznych sześciokątnych reflektorów z diodami LED. Ich jasność gwarantuje kierowcy dobrą widoczność na drodze. Kompaktowe światła, kierunkowskazy i tylne światło są nie tylko dobrze widoczne, lecz także gwarantują długą i bezawaryjną pracę. Tylna lampa LED i oświetlenie tablicy rejestracyjnej LED są zamontowane na wąskim błotniku. W modelu GSX-8R zastosowano sportową zieloną kierownicę wykonaną z kutego aluminium. Zyskuje na tym masa całego motocykla, zaś zastosowanie procesu kucia skutkuje elementami bardzo sztywnymi i wytrzymałymi. Niskie i przesunięte do przodu końcówki kierownicy pomagają zająć sportową pozycję, dzięki czemu dynamiczna jazda Suzuki GSX-8R daje tak wiele przyjemności. GSX-8R ma duży rozstaw osi, aby zagwarantować stabilność prowadzenia na prostych. Geometrię tak dobrano, żeby motocykl łatwo się prowadził i szybko pokonywał zakręty. Mimo dużego rozstawu osi, nowe Suzuki jest kompaktowe. Jednym z priorytetów podczas projektowania było zapewnienie sportowej pozycji, która odpowiednio rozkłada ciężar pomiędzy przednie i tylne koła, zapewniając jednocześnie kierowcy duży komfort jazdy, szczególnie podczas pokonywania dłuższych tras. Udało się to osiągnąć dzięki zastosowaniu zielonej, aluminiowej kierownicy, zapewniając wygodną, pochyloną do przodu pozycję. Zadanie ułatwi kompaktowy dwucylindrowy silnik, którego wymiary dawały inżynierom większe pole manewru i pozwoliły na
przesunięcie położenia bioder kierowcy w kierunku przodu motocykla. Szyba w GSX 8R została dopracowana w tunelu aerodynamicznym, szczególną uwagę przykładając do zmniejszenia oporu spowodowanego pędem powietrza i wywołanych nim drgań ramion oraz całego korpusu motocyklisty. Dwa czterotłoczkowe promieniowe montowane zaciski hamulcowe w przednim kole współpracują z dwoma tarczami o średnicy 310 mm i mają zapewniać bardzo dużą siłę hamowania. Tylny hamulec wyposażono w tarczę o średnicy 240 mm, która współpracuje z zaciskiem jednotłoczkowym. Wyjątkowa konstrukcja kół wykonanych z aluminium zapewnia zwinne prowadzenie i sportowe osiągi motocykla, jednocześnie gwarantując sportowy wygląd GSX 8R. Radialne opony Dano Transport 2 zaprojektowano tak, aby zapewniały optymalne prowadzenie w każdych warunkach i dawały oczywiście znakomitą przyczepność. Ich wewnętrzna konstrukcja została tak dobrana, aby uzyskać odpowiedni poziom sztywności dopasowany do masy i charakterystyki GSX 8R oraz zapewnić odpowiednią kombinację zwinności i stabilności prowadzenia. Bieżnik jest z mieszanki z dodatkiem krzemionki, co poprawia przyczepność na mokrej nawierzchni i zapewnia odporność na zużycie. Koła i opony idealnie uzupełniają charakterystykę pracy przedniego i tylnego zawieszenia, zapewniając doskonałą przyczepność, stabilność i zwinność prowadzenia, a jednocześnie przyczyniając się do komfortu jazdy. Z przodu zastosowano widelec Upside Down Hitachi Astemo Showa SSF BP, co pozwoliło na wyeliminowanie wkładu w jednej goleni i umożliwiło zwiększenie rozmiaru tłoka. Dzięki temu konstrukcja zawieszenia jest nie tylko lżejsza, ale także wyróżnia się znakomitymi właściwościami tłumienia. Widelec równie dobrze spisuje się podczas jazdy sportowej, jak i turystycznej. Aluminiowy wahacz wyróżnia się charakterystycznym kształtem i został zaprojektowany tak, aby sprawdzić się w każdych warunkach, zarówno podczas spokojnej jazdy w mieście, jak i szybszej na górskich serpentynach. Lekka aluminiowa konstrukcja poprawia prowadzenie i reakcję tylnego zawieszenia, jednocześnie zapewniając komfortową jazdę. Siedzisko, zaprojektowane z myślą o sportowej jeździe, jednocześnie gwarantuje komfort. Zapewnia pewne podparcie, jednocześnie nie krępując ruchów kierowcy przy dynamicznej jeździe. Materiał tapicerki zapobiega przed przesuwaniem się podczas jazdy. Siedzenie ma smukłą budowę i zaokrąglone krawędzie, dzięki czemu niżsi motocykliści mogą łatwiej postawić nogi na ziemi. Oddzielone miejsce pasażera wyposażono w wygodny pasek charakterystyczny dla bardziej sportowych maszyn. Zmianą na pewno na plus jest duży nowoczesny wyświetlacz TFT o przekątnej 5 cali. Jest on w stanie pokazać kierowcy bardzo dużo niezbędnych informacji i nie będę ukrywał, wygląda bardzo przejrzyście i czytelnie. W ofercie znajdą się trzy podstawowe kolory: Metallic Tritron Blue, Metallic Matte Black, Metallic Matte Sword Silver. Suzuki do salonów ma trafić już na początku 2024 roku. Cena będzie wynosiła 44 900 zł. Bez wątpienia jest to niebywała konkurencja dla takich motocykli jak Yamaha R7, Kawasaki czy Honda CBR650R. Jednakże Honda przemawia do mnie czterocylindrowym silnikiem, zaś Suzuki całym designem i nowinkami technologicznymi. A tobie, jak się podoba nowe Suzuki? Daj znać w komentarzu i pamiętaj, subskrybuj ten kanał. Trzymajcie się i do następnego. Siema!